Znaczy nigdy nie przypuszczałem, że po raz drugi przyjdzie mi żyć w orłowskich czasach. Już to kiedyś przerabialiśmy. Wielu z Państwa pamięta te czasy. Co prawda urodziłem się w województwie stalinogrodzkim, a uczęszczałem na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Bolesława Bieruta. Jednakże, tak jak wiele tu osób obecnych, wolność jest dla mnie w życiu jedną z zasadniczych dążeń. Dążenie do wolności to jest podstawa wolnego społeczeństwa i na tej wolności opiera się zawód sędziego, opierają się także zawody zaufania publicznego, w tym zawód adwokata, który mam zaszczyt wykonywać od 40 lat. Wcześniej miałem okazję pracować w sądownictwie i chcę tu nawiązać do tego, o czym była mowa wczoraj. Otóż, proszę Państwa, nasuwają się pewne analogie. Mówi się, Rada Państwa powoływała niektórych sędziów, oni nie mogą teraz orzekać. Jak to może być? Rada Państwa. Czyli, co to była Rada Państwa? Do 1989 roku był to kolegialny prezydent. Czyli taki kolegialny Duda dzisiejszy. I proszę Państwa... Duda nie jest samodzielny dzisiaj. Tylko jest, czy wówczas decydowała władza polityczna o tym, bo przecież członkowie komitetu zasiadali w Radzie Państwa Centralnego. Czy dzisiaj pan prezydent jest osobą samodzielną, czy jest osobą niezawisłą? Nie jest, proszę Państwa. Co więcej, jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem pamiętam, że przecież i koledzy prawnicy i przede wszystkim sędziowie to potwierdzą, że przecież to dopiero obecnemu prezydentowi udało się zastosować prawo łaski wobec sprawy w toku. Tego nawet Rada Państwa nie była w stanie wymyśleć. Miarą wielkości człowieka, jego zasług, ocena zależy od tego, jak zachowuje się w trudnych okolicznościach. Sędziowie sprawdzili się, sędziowie Okręgu Opolskiego z całą pewnością. Pracowałem już wtedy jako początkujący adwokat obok kolegów Ratajczaka, Adama Gutowicza, znakomitych obrońców. I proszę Państwa, sędziowie Okręgu Opolskiego stanęli na wysokości zadania. Robili co mogli, oddoraźniali tryby, stosowali warunkowe umorzenie. Wszystko, co dało się zrobić w tych trudnych czasach. I osoby to, które pamiętają, potrafią to docenić. Stąd też nie można czynić zarzutu sędziom, którzy byli nominowani przez Radę Państwa, pracowali w tych czasach, ale sprawdzili się życiowo. Nie można pozbawiać ich możliwości zarówno pracy zawodowej, jak i wypowiadania się w istotnych sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Obecny, nie mówię o prokuratorze Piotrowiczu, to jest inne zagadnienie. On się sprawdził w inny sposób. Był w pierwszej linii osób, które wnosiły akty oskarżenia. Przecież. Zawsze i wszędzie na pierwszym miejscu. Stąd też kończąc moją wypowiedź. Proszę Państwa, sytuacja obecna w sposób jasny do tego zmierza, by uzyskać narzędzia potrzebne do zmiany kadry. Przecież jak wiemy, jak mówią klasycy, najważniejsze są kadry. Chodzi o to, żeby obecnych sędziów zastąpić innymi. Elitą, nową elitą. Przecież, proszę Państwa, władza obecna nie kryje się z tym. Prominentni posłowie z naszego okręgu, obecnie europosłowie, od samego początku mówili przecież o tym, że ważne jest to, żeby to była osoba, która wykonuje zadania. Więc potrzebni są sędziowie, którzy będą wykonywać zadania. Jakie zadania? Ano takie, które przyjdą mi to nawet nie z innego organu konstytucyjnego, ale z pewnego mieszkania, gdzie przy kawie spotykają się znakomite postacie sceny politycznej dnia dzisiejszego. Róbmy wszystko, by się temu przeciwstawić.